Przy telefonie Witold Repetowicz, dziennikarz, reporter, korespondent wojenny, autor książek, między innymi nazywam się Kurdystan. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. No to mamy w tym razem zamieszanie już w terenie Azji Centralnej. Jak wycofanie się Amerykanów z Afganistanu przełoży się na ruchy migracyjne? Bo wydaje się, że wszyscy już uznali z góry, że to musi spowodować kolejną, podobną do tej z lat 14, 15, 16 falę migracyjną do Europy. Tak na pewno będzie? No jest to bardzo prawdopodobne, o ile nieuniknione. I to wiadomo od dawna, że Afgańczycy będą uciekać z Afganistanu przed talibami. Ci, którzy są najbardziej zagrożeni w tej chwili, no, znajdują się na lotnisku czy pod lotniskiem w Kabulu, no bo się boją o własne życie. Natomiast teraz talibowie deklarują różne rzeczy, chociaż już widać, że nie dotrzymują tych swoich obietnic. Natomiast wraz z dokręcaniem śruby będzie można zaobserwować coraz większy eksodus. Także ten eksodus Afgańczyków jest nieunikniony, a z drugiej strony będą siły, które będą to wykorzystywać do przerzucania Afgańczyków na przede wszystkim na polską granicę, czy na litewską granicę. Mówię reżimie białoruskim, który już to robi. Zresztą no, robi to na razie nie z wykorzystaniem, nie wykorzystując przede wszystkim Afgańczyków. To jest w tej chwili bardziej wykorzystuje się tych Afgańczyków jako szyld do tego, by uzasadniać, jakby zwiększać emocje ludzkie, wiązać to z tą tragedią. Natomiast no, przyjmijmy sobie, ci, którzy zaczęli uciekać przed talibami, no, nie mogliby w tak krótkim terminie przedostać na polską granicę. Także ten ruch Afgańczyków uciekających z kraju na pewno powstanie i to jest dopiero kwestia najbliższych tygodni czy miesięcy, także jeszcze nie jesteśmy tego świadkami. Właśnie, bo tu już w tej chwili mamy kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Mówi się o Afgańczykach. Gdzie w tej chwili faktycznie odbywa się kryzys i tragedia Afgańczyków? Czy one już są przy naszej granicy, czy Afgańczycy, którzy uciekają przed talibanem, bo albo współpracowali z nami, albo z innych powodów cierpią gdzie indziej? Nie, jeżeli chodzi o te osoby, które znajdują się na polsko-białoruskiej granicy, to nie ma to nic wspólnego z ucieczką tych rzeczywiście zagrożonych ludzi, z tym dramatem, który tak naprawdę rozgrywa się cały czas na terenie Afganistanu. I to jest dość takie... Wręcz jest to jakaś podłość, łączenie tych dwóch kwestii, ponieważ no, podszywanie się pod tych potrzebujących, no nie jest to nic szlachetnego. Oczywiście możliwe, że na granicy polsko-białoruskiej również znajdą się pojedyncze przypadki osób, które czy znajdują się w tej chwili, bo w przyszłości to będzie narastać. Rzeczywiście mogą się tam pojawiać osoby uchodźcy, rzeczywiście. Natomiast no, w tej chwili też nie jest wykluczone, że są jacyś uchodźcy z Afganistanu. Niemniej ten problem nie jest głównie oparty na uchodźcach i te osoby, które trzeba wywieźć z Afganistanu, wciąż przebywają w Afganistanie lub zostały właśnie wywiezione. No tutaj trzeba pamiętać, że polskie władze zaczęły ewakuację współpracowników Polski, ale nie tylko. Także
To są dwa zupełnie różne problemy. Ewakuacja tych osób, którym grozi śmierć czy bardzo poważne prześladowanie. Większość tych osób cały czas przebywa w Afganistanie i na tym trzeba się skoncentrować. Natomiast z drugiej strony Łukaszenko, który w ogóle nie ewakuuje nikogo, nie wysyła samolotów, żeby ewakuować z Afganistanu kogokolwiek, w sposób brutalny wykorzystuje to propagandowo, zapędza migrantów na granicę z Polską, ogłasza, że to są afgańscy uchodźcy. Jest to bardzo, bardzo żenujące. To zachowanie Łukaszenki powinno się spotkać z powszechnym potępieniem. No niestety niektórzy wolą wpisywać się w tą narrację Łukaszenki, który walczy w swojej wojnie, używając także migrantów. A w kwestiach, nazwijmy to, geopolitycznych, jak Taliban będzie się orientował, kto będzie zyskiwał, kto będzie tracił? Rosja nie wycofuje swojej ambasady, która działa jak działała, tylko jest ochraniana przez talibów. Moskwa jest głównym beneficjentem tej klęski amerykańskiej w Afganistanie. Nie sądzę, żeby Rosja była głównym beneficjentem. Jak już, to bardziej, przede wszystkim to z całą pewnością Pakistan jest beneficjentem, a ponieważ Chiny są bliskim sojusznikiem Pakistanu, to wiele wskazuje na to, że Chiny się szykują do tego, by być głównym beneficjentem tego, co się stało. Czy tak będzie? To jest kwestia otwarta, ponieważ w szeregach talibów są również podmioty, które są niechętne, delikatnie mówiąc, Chinom, ze względu na to, że Chiny prowadzą antymuzułmańską politykę u siebie. I oczywiście Chińczycy jednych mogą kupić i zapewne to zrobią, jeżeli chodzi o kierownictwo talibów, ale zobaczymy, czy to wyjdzie w 100%. Natomiast jeżeli chodzi o Rosję, Rosja przygotowuje się niewątpliwie do uznania talibów i do nawiązania z nimi relacji, ale tutaj również Rosjanie mają problem z tym, że to miękkie podbrzusze Rosji w postaci Uzbekistanu i Tadżykistanu jest narażone teraz na ruchy dżihadystyczne, nawet jeżeli talibowie zadeklarują, że tego nie będzie. Także tutaj dla Rosji to są zarówno szanse, jak i obawy. Natomiast wszystko wskazuje na to, raczej niespodzianki nie będzie i Rosja i Chiny utrzymają swoją reprezentację dyplomatyczną w Kabulu. I teraz jest otwarte pytanie, bo to, że Stany Zjednoczone, że państwa europejskie czy Indie, które są tutaj, jeżeli chodzi o Pakistan i Chiny, Indie są jakby ich głównym rywalem regionalnym, czy wręcz wrogiem, to, że te państwa wycofują w tej chwili swoje reprezentacje dyplomatyczne, to nie znaczy, że nie wrócą za tydzień czy miesiąc do Kabulu i nie nawiążą relacji dyplomatycznych z talibami. Tutaj jeżeli do tego nie dojdzie, a zostanie utrzymane uznanie Abdullaha Saleha, czyli dotychczasowego pierwszego wiceprezydenta Afganistanu i będzie niejako powtórka z lat 1996-2001, gdy nie rząd faktycznie mający władzę nad większością Afganistanu, ale ten rząd taki emigracyjny był uznawany powszechnie, to
no to tutaj to rozwiązanie tym razem grozi wyłączeniem się z gry w Afganistanie, no bo różnica między 96 a 2021 rokiem jest taka, że wtedy jednak te oddziały Ahmeda Shaha Massouda, wierne rządowi prezydenta Rabbaniego, uznawanemu międzynarodowo, no, kontrolowały więcej terytorium. Poza tym rząd talibów w 96 roku uznały tylko 3 państwa. Teraz wszystko wskazuje, że tych państw, które uznają rząd talibów, będzie znacznie, znacznie więcej, a rząd Abdullaha Saleha utrzymuje się na bardzo, bardzo małym terytorium Doliny Panjshiru. Więc tutaj będzie bardzo twardy orzech do zgryzienia przez USA i państwa europejskie. Zwłaszcza, że opinia publiczna w USA w tej chwili jest raczej przeciwna temu, żeby administracja Bidena uznawała i nawiązywała relacje dyplomatyczne z Talibami. Niemniej, jeżeli do tego nie dojdzie, no to jest groźba, że ten bardzo, bardzo ważny strategicznie, geostrategicznie teren, jakim jest Afganistan, właśnie zdominują Rosjanie i Chińczycy. Także na to raczej ani Europa, ani Stany Zjednoczone nie powinny pozwolić. Więc jeżeli nie ma szans na dezintegrację tego ruchu talibów, to trzeba to ocenić. Jakie są szanse na dezintegrację w najbliższej przyszłości jaki jest sens postawienia na Abdullaha Saleha? Z drugiej strony talibowie, wszystko wskazuje na to, że talibom zależy na nawiązaniu relacji dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi i Europą. Ja tutaj jeszcze dodam, że talibowie doskonale wiedzą, że jeżeli Stany Zjednoczone ich nie uznają, no to talibowie nie będą mieć reprezentacji w ONZ, no bo to jest kwestia decyzji Rady Bezpieczeństwa i weta w Radzie Bezpieczeństwa. Więc również a już po uznaniu ta kwestia będzie mniej istotna z punktu widzenia talibów, więc będą mogli pozwolić sobie na więcej. Już nie będą nie będzie takiego lewara, nie będzie takiego mechanizmu wpływu na nich. Więc no, jest to sytuacja dość złożona, skomplikowana i trudna. I nie jest prosto o niej opowiedzieć. To jeszcze ostatnie pytanie, jak upadek Afganistanu i zdobycie władzy przez talibów wpłynie na świat islamski, wpłynie na Azję Centralną, na Bliski Wschód? To będzie miało swoje przełożenie na inne kraje, na Syrię, na Irak? Nie, na Syrię czy Irak nie będzie miało przełożenia, ponieważ w Iraku większość mieszkańców to są szyici, więc tutaj nie ma powodów, żeby to miało jakiekolwiek przełożenie. W Iraku sytuacja jest diametralnie odmienna od tej, która występuje w Afganistanie. I na Bliski Wschód również będzie to miało małe przełożenie, no bo to jest jednak zupełnie inna rzeczywistość, inna rzeczywistość kulturowo-cywilizacyjna. To, że to jest islam, to jeszcze nie oznacza zbyt wiele. Natomiast najbardziej sytuacja może oddziaływać po pierwsze na Azję Centralną, czyli na były republiki były republiki sowieckie Azji Centralnej i tego obawia się Rosja. Może oddziaływać również na prowincję Xinjiang w Chinach i tego obawiają się z kolei Chińczycy. Może oddziaływać na sytuację w Kaszmirze, ponieważ również w szeregach talibów są ugrupowania prowadzące działalność terrorystyczną na terenie hinduskiego Kaszmiru. Także Indie również się tego obawiają i prowadziły rozmowy w związku z tym z talibami.
No i wreszcie może to oddziaływać na te tereny, gdzie silna jest Al-Kaida, czyli mam na myśli Afrykę Północną, no i Europę. Tutaj to na pewno ośmieli te ruchy dżihadystyczne. Z tym, że no talibowie deklarują w tej chwili, że nie będą ich wspierać, tych terrorystów, tak? To zostało zawarte w porozumieniu w Dosze w lutym 2020, talibowie podtrzymują to zobowiązanie, bo wiedzą, że inaczej nie dostaną uznania międzynarodowego. Natomiast jak już zostaną uznani międzynarodowo i wejdą, nikt nie zablokuje ich wejścia do ONZ, to sytuacja może ulegać zmianie. Powiedział Witold Trepetowicz, korespondent wojenny, autor książek, dziennikarz, reporter, który zna dobrze Bliski Wschód, zna bardzo dobrze świat islamu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.